Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj zabieram Was do dwóch lumpeksów w Wadowicach. Będą to tekstylowo oraz I Love odzież używana. Wiele razy już tam byliśmy razem, więc dla tych, którzy nie byli, to krótkie relacje, naprawdę bardzo krótkie. Za chwileczkę, a później będziemy już oglądać ciuszki, które mi się udało tam zakupić. W jednym z tych lumpeksów była wyprzedaż. To super, bo ceny tam nowych rzeczy nie są tanie. Mówiąc oględnie, jeśli jesteście ciekawi, jakie ciuchy udało mi się kupić, a oczywiście będą to ciuchy z super składami, dobrych marek oraz takie rzeczy naprawdę jakościowe i w idealnym stanie. Zapraszam Was na relacje, na ciąg dalszy. Oczywiście bardzo Was proszę o zasubskrybowanie mojego kanału. Jest to dla mnie ogromna pomoc i koniecznie polubcie ten filmik, jeśli Wam się spodoba. Lecimy! Cześć kochani! Jestem dzisiaj pod tekstylowo w Wadowicach i zobaczymy, jaki będzie towar i czy coś uda się fajnego znaleźć. Wchodzimy do tekstylowa. Wiecie co, była drobna przecena, ale drobna, nie jakaś duża. Tutaj widzimy piękne mokasynki, które będą pokazywane w filmie później, nowe. Tutaj pokazywałam buty, które miały zepsuty zamek, mimo to kosztowały ponad 100, co jest nonsensem. Torebki, które bardzo często oglądam tam, ale niestety, no powiem Wam, że to torebki nie powalały, same sztuczne dziadostwo. Tutaj znalazłam buty Louboutin, niestety pęknięte od spodu. Piękna sukienka vintage, ale bardzo maciupeńkim rozmiarze. Nie wiem, kto by w nią wszedł, szczerze mówiąc, więc postanowiłam ją zostawić jednak. Super sukienka z Zary oraz sukienka z marki Esprit, też świetna. I druga, tylko bardzo mała. Idę dzisiaj do lumpeksu I Love, odzież używana w Wadowicach. Jest minus 75%, a patrzcie, jaka cudowna pogoda. No i jestem praktycznie na miejscu. Wchodzimy zobaczyć, co tam jest. Tutaj, kochani, widzicie, jak mierzę bluzkę z wiskozy. Piękną, naprawdę piękną, ale bluzka poszła już do kogoś, zanim zrobiłam ten filmik, i skórzaną spódniczkę. Tutaj satynowa spódnica i kurtka. Kurtka bardzo fajna, która niestety jest w praniu, więc dzisiaj jej nie zobaczycie, dopiero w następnym haulu będzie. Piękna spódniczka z Zary, tutaj sukienka, pin-up, którą zobaczycie za chwilę, którą będę pokazywać dzisiaj. Za mała na mnie. Tu piękna sukienka, też wiskozowa, super marki, super materiału żorżetowego. Jak widzieliście tam w tekstylowo, no niestety nie ma przymierzalni, co jest bardzo dużym minusem dla mnie, bo w dodatku to miejsce, gdzie można cokolwiek przymierzyć przy lustrze, jest całkowicie przy wejściu, w przeciągu i tak dalej, więc ubieranie tam czegokolwiek jest koszmarem dla mnie. Także ja naprawdę niechętnie tam chodzę. Chodzę tam głównie po to, żeby po prostu pokazać też Wam asortyment, no i wiadomo, też coś kupić, no to jest oczywiste. Ale ogólnie ja nie popieram miejsc, które traktują źle klienta. Uważam, że to jest traktowanie klienta trochę przedmiotowo, dlatego jestem przeciwna takim praktykom, bo uważam, że na tak ogromną przestrzeń spokojnie znalazłby się i dodatkowy pracownik, żeby pilnować ewentualnie i po prostu miejsce na przymierzalnię. Myślę, że nie byłby to problem. U mnie w sklepie jest przymierzalnia, a jest to naprawdę mikroprzestrzeń, która ma 14 metrów, więc no. Ale dobra, nie narzekamy, już idziemy do rzeczy. Jak widzieliście, tam była przebitka z butami od Louboutin, ale słuchajcie, niestety te buty były odklejone od podeszwy. Wiem, że jest możliwość coś takiego naprawić, ale powiem Wam szczerze, że po prostu mnie brakuje czasu na to, żeby restaurować rzeczy. No musiałabym się w tym specjalizować i nie mieć więcej innych zajęć. Tymczasem, jak wiecie, mam bardzo dużo zajęć. No i no, niestety nie zdecydowałam się wziąć tych butów. Po prostu nie miałabym czasu na ich renowację, taka jest prawda. Czasem coś renowuję, ale to jeżeli naprawdę wymaga na przykład szycia na szwie, czy jakichś takich drobnych poprawek. Natomiast rzeczy już, które są troszkę wymagają dużo pracy, bardzo niechętnie kupuję. Kupiłam natomiast takie buty Tamaris, nowe. One są z materiału, słuchajcie, całe są z materiału, i na zewnątrz, i na wierzchu. Tu nie ma żadnych, zresztą, o, zobaczcie, nowiutkie buty, naprawdę piękne, w pięknym stanie buciki. Mają srebrne sprzączki i są w ogóle całe z takiego srebrnego materiału. Fajne, ekologiczne buty, rozmiar 37, ale wiecie co? Takie nieduże 37, tylko takie mniejsze. Jak ktoś ma tak właśnie 36,5 wkładkę centymetra, dobrze mówię, 26,5. Nie, no dobrze, słuchajcie, jak ktoś ma taką siódemkę niewielką i nie za szeroką, no to idealne buciki, pokazuję Wam tutaj w stylówkach,
do srebrnej sukienki, ale też po prostu do bluzki i spódnicy, którą za chwilę też zobaczycie. Więc zobaczycie je później właśnie w tej stylówce już z bluzką i ze spódniczką oddzielnie. Tymczasem pokazuję Wam zbliżenie na bucika. Piękne, srebrne, bardzo, bardzo ładny jest ten materiał. Tutaj jeszcze Wam zmierzę później do jednej sukienki, która też jest w takie wzorki podobne. Także zobaczycie w każdym razie piękne buciki. Na mnie są minimalnie małe, więc będę je odsprzedawać, bo wiecie co, u mnie ja mam już taką siódemkę minimalnie większą, więc na mnie już takie typowe siódemki czasami są po prostu przyciasne, więc polecam na małą, niewielką siódemkę po prostu. Teraz pokażę Wam bluzkę. Bluzka jest w ogóle z innego sklepu, ale została mi z poprzednich zakupów, bo była w praniu i tak dalej. Bardzo fajna. Bluzka jest z wiskozy i z bawełny. Jest z takim srebrnym nadrukiem. Super fajna, cieniutka, może być na lato, może być na wiosnę teraz. Ona ma trochę dekoltu, bo widzicie, to nie jest zapinane, tylko to jest taka atrapa jakby. I bluzka jest na mnie za duża o rozmiar. To jest raczej typowa M-ka, koło 40 rozmiar. Chyba zresztą tak jest na metce. Także jak widać, jest na mnie za luźna i ja ją oczywiście tak staram się nosić, żeby to jakoś wyglądało, natomiast jest to zdecydowana M-eczka. Nie jest to L-ka prawdopodobnie, zwłaszcza jak ktoś ma większy biust, natomiast M-ka spokojnie, bardzo ładny kolor, taki jeansowy, niebieski. Ona ma nawet trochę taki melanż jakby jeansowy w sobie. No i ma tą właśnie srebrną poświatę, co jest fajnym mykiem, takim na przykład jak ktoś chce już troszeczkę sobie zabłysnąć gdzieś pod wieczór na przykład. Ale taka normalna podkoszulka super byłaby do jeansów, do lnianych spodni idealna, na przykład takich w naturalnym kolorze lnu. I od razu pokazuję Wam to ze spódniczką. Piękna spódniczka ze skóry w rozmiarze L, 42 typowe. I to zdecydowanie jest na mnie za duża i mierzyła też osoba, która ma M-kę na M-kę, jest za duża, więc jest to L-ka. Z tego co wiem, to jest 40, równe 40 tutaj. W pasie. W biodrach normalnie też L-ka spokojnie, więc jest to taka L-ka normalna. Nie większa, tylko normalna L-ka. Piękna, mięciusieńka skóra, słuchajcie, patrzcie. Normalnie taka aż przyjemnie. Świetna spódnica, tutaj macie metkę. Jest to 100% skóra naturalna, napisane tutaj na metce również jest. Spódnica jest dość krótka, ale taka typowa mini, nie jest to jakieś ekstremalnie krótkie, że tam 38, wydaje mi się, że około 40 cm dostępne dla Was. Mam też M-kę i mam też S-kę, mam wszystkie już rozmiary spódniczek skórzanych takich mini, 43,5, prawie 44 cm, 43 cm około, słuchajcie. Więc fajna długość spódniczki, właśnie tak jak mówię, nie jest za krótka, jest fajna. Świetny krój. Taka dopasowana, ale nie jest taka bardzo zwężana, tylko taka w sam raz. Także naprawdę ekstra. Zobaczcie, jak to tam wygląda. Właśnie między innymi do tych bucików srebrnych, bo pasują do srebrnego na bluzce, tej niebieskiej. Teraz pokażę Wam świetną kurtkę. Kurtkę bomberkę vintage. Jest naprawdę przepiękna. Naprawdę, no tutaj jest to zdecydowanie uzasadnione. Jest to kurtka, która miała prawdopodobnie poduchy, zostały one wyjęte, bo są jeszcze rzepy od poduch. Fajny myk, bo można sobie, słuchajcie, jak macie poduszki jakieś, takie wymienne, doszyć rzepy i sobie przyczepiać albo odczepiać te rzepy, te poduszki oczywiście. Patrzcie, francuska kurtka, Paris Saint-Germain, napisane tutaj na metce. Naprawdę piękny wzór. To jest cieniutka letnia kurtka, ona nie ma żadnej podszewki. To jest taka po prostu bluza. Na tej części ma wiskozową podszewkę i wydaje mi się, że wierzch to jest też 100% wiskoza. Na pewno, zresztą. To nawet nie wymaga ekspertyzy jakiejś specjalnej. To na 100% ta podszewka jest wiskozowa. W rękawach w ogóle nie ma podszewki, natomiast rękawy są szerokie, takie właśnie bombowe lekko. No typowo jest to bomberka. To wydaje mi się, że jest bawełna. Naprawdę fajna jakość kurtki. Wydaje mi się, że naprawdę jest to kurtka fajnej firmy. Jakiegoś takiego paryskiego butiku. Bo no patrzcie, jaki śliczny wzór posiada. No i teraz bomberki są bardzo modne. Oczywiście ja Wam tu pokażę się w stylówce w tej bomberce. Ale patrzcie, ona jest spora. Może być spokojnie do XL. Ale można też ją nosić jak się ma S-kę. Po prostu jako taką bardzo oversize'ową kurtkę.
Oczywiście ona mi totalnie nie pasuje do tej sukienki, którą mam na sobie, ale tak Wam pokazuję rozmiar, bo tam nie będzie widać może w stylówce. Jak widzicie, jest spory, są kieszenie. No kurtka jest piękna, przesuperowa, naprawdę. Jestem mega zachwycona tą kurtką. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. Jest jak nowa, także bardzo, bardzo mi się podoba i jest to super zdobycz. No i tak, teraz będziemy oglądać, słuchajcie, sukienki i jedną kamizelkę. Sukienki są mega superowe. Dixie Grey, Styled by Dixie Grey. Pierwsza sukienka jest w rozmiarze 34, więc dla mnie za mała. Widzieliście, jak ją mierzyłam w garderobie, w przymierzalni. I ledwo się w nią zapinam, więc już drugi raz nie przymierzam. Zobaczcie, przebitkę ponownie z przymierzalni. Ona jest taka w stylu pin-up. Ma bardzo wycięty tu w biuście, więc na 34 będzie dobra. Albo możecie nosić ją z taką bluzeczką uroczą, białą bluzeczką pod spód, która sprawi, że będzie to wyglądało właśnie tak jak z lat 50. Taki styl pin-up. Piękna jakość, to jest naprawdę super. Super, super marka właśnie taka robiąca styl pin-up, bo już widziałam rzeczy tego Dixie Grey. Super jakość bawełny. Już Wam powiem w ogóle, bo jest skład. 60% koton, bawełna jest z zewnątrz, bardzo jakościowy materiał, 40% poliestru ma w sobie. Niestety podszewka jest z poliestru, ale materiały są bardzo wysokiej jakości. No to jest sukienka taka czy na egzamin, czy na jakąś imprezę przebieraną, więc już to nie wybrzydzajmy aż tak. 60% bawełna w składzie materiału zewnętrznego. No jest piękna, jest naprawdę piękna. Pięknie uszyta. Bardzo pięknie uszyta jest spódnica tej sukienki. No i w ogóle no jest przeurokliwa, naprawdę. Zobaczcie na to. Jak macie rozmiar 34, to Wam polecam. Ja się w tą sukienkę wbijam, ale ona jest na mnie tutaj obwodzie i w biuście, no niestety za mała. I mamy jeszcze trzy sukienki. Kolejna znowu będzie L-ką. Słuchajcie, ta sukienka ma 54 około centymetry w pachach. Jest to L-ka. Na pewno jest to L-ka o długości takiej do kolanka. Świetna, rękawek 3/4 z guziczkiem. No i patrzcie na tą piękną żorżetę wiskozową. Jest to przepiękny kolor. Kolorystyka sukienki też jest powalająca według mnie. Naprawdę. I ma kieszenie, co widzicie w stylówce, bo na mnie jest dużo za duża, a ja to włożyłam jako taką luźną sukienkę. Ma tutaj też naszyty takie skrzydełko, jakiś taki znak marki. Tak po prostu do ozdoby i ma bardzo fajne obszycie kieszeni z takim czarnym tutaj. Piękna sukienka, mierzę Wam tam do tych bucików właśnie srebrnych, bo co prawda wzory nie są identyczne, ale naprawdę kolorystyka i styl tych butów i tej sukienki mega do siebie pasują. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Mi się to bardzo spodobało. Oczywiście tą sukienkę można do każdych szpilek, nawet do Adidasu, bo ma kieszenie, jest taka trochę półsportowa, wakacyjna, przepiękna, naprawdę. Można ją zapiąć aż prawie do góry tutaj, bo ma guziczki też z masy perłowej, kryte w takim panelu, stąd widać też, że jest to naprawdę sukienka świetnie uszyta. I jest to Koster Copenhagen, rozmiar, tutaj jest napisane rozmiar 40, więc ona jest tak do polskiego 42, ponieważ skandynawskie po prostu rozmiary są większe niż nasze. Także spokojnie jest to L-ka taka typowa. Przepiękna sukienka, słuchajcie. No to spokojnie na L-kę i jestem zachwycona materiałem i tą żorżetą z wiskozy taką lejącą mega jakości. Kolejna sukienka też jest prześliczna i ona jest z wiskozowej satyny. Jest to Esprit. Bardzo, bardzo lubię rzeczy z Esprita. Są naprawdę nieraz fajnej jakości. Oczywiście patrzę na składy tak czy inaczej, ale oczywiście ma zapasowe guziczki i to dwa rodzaje guziczków, bo ma takie metalowe i jedne i takie zwykłe. To pewnie na rękawach są zwykłe. Nie, na rękawach są właśnie metalowe i tu u góry, a tu w tym panelu są zwykłe guziczki. Także przepiękne, zobaczcie, jaki piękny wzór, taki nowoczesny, trochę jakby zwierzęcy, jakby takie żyrafy na tym były, czy coś. Wygląda jakby to były żyrafy ułożone w taki abstrakcyjny wzór na takim miedziano-brązowym tle, czy coś takiego.
No, przepiękny kolor, naprawdę. Mnie się bardzo podoba ta sukienka. Ja bym sobie ją zostawiła, tylko jest na mnie w rękawach trochę za wąska. To jest raczej właśnie taka S-ka, ale na typową S-kę. Ja mam tutaj, jak już mówiłam, w barkach taką trochę bardziej M-kę, jak chodzi o bluzki. No, ale jest naprawdę śliczna ta szmizjerka. Piękna długość. No i ja tutaj Wam też mierzę do paseczka skórzanego. No i w ogóle, no jestem ciekawa, co myślicie o tej sukience. Ja uważam, że jest śliczna. No przepiękny materiał, naprawdę. Zobaczcie na to. Ma też takie dwie szlufki, więc... A przepraszam, z przodu też są szlufki. Ja po prostu nie zapięłam na te szlufki tej sukienki. Nie włożyłam paska do szlufek, ale spokojnie można i wtedy dużo fajniej się to będzie trzymało. Ta-dam! No i ostatnia sukienka to jest ta sukienka, co ją mam na sobie. I jest też super, to jest Zara, jest to bawełna 100%, super krój, zauważcie, że jest ona z przodu krótsza, z tyłu dłuższa nieco, wygląda to fajnie, jak się stoi z boku. No i postanowiłam oczywiście włożyć tutaj pasek od Marka Jacobsa, który też nawiązuje wzorem paskowym, jest taki też trochę styl old money, fajne ma rękawki i to jest, wydaje mi się, bardziej taka M-ka. Pasowałaby od S-ki do M-ki spokojnie, bardzo, bardzo fajny materiał, nieprzezroczysty, taki lekko sztywnawy, taki perkalowy trochę, ale naprawdę świetny krój, bo zobaczcie, ona jest dosyć szeroka. Jak zdjąć pasek, zdejmę na chwilę, to możecie zobaczyć, że ta sukienka może być też noszona jako taka zupełnie koszulowa, luźna, asymetryczna. Chociaż dla mnie ona wtedy się robi trochę taka bezkształtna, więc ja zdecydowanie tutaj wolę pasek. I dlatego ją wystylizowałam z paskiem. No i wystylizowałam ją raz ze skórzaną vintage torebką i do tych balerin, które mam na sobie, takich bardzo fajnych, markowych od Johna Lewisa, bo one są w kolorze tych pasków. Druga stylizacja jest z takim plecaczkiem w fajnych kolorach i te skóra na tym plecaczku też nawiązuje kolorystycznie do sukienki i w ogóle on jest taki trochę kontrastujący z paskami, dlatego mi się to spodobało. Nie jest to nudne, że tu paski, wszystko geometryczne, tylko właśnie dołożyć te trochę romantyczne kwiaty do tych paseczków. A plecak ma styl taki bardziej właśnie nieformalny, bo jest plecakiem i wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie. Także sukienki się udały, jak widzicie, mega, naprawdę. Ostatnia dzisiaj rzecz to kamizelka i ona jest vintage z królika. Jest to jakaś Copenhagen, więc chyba też jakaś kopenhaska, coś z Danii. Vintage to widać po metce. Super stanie. Jest to, wydaje mi się, że jest to królik, słuchajcie. I to będzie taka SKM-ka. Stan naprawdę superowy. Zobaczcie, jaki piękny kolor, taki ciemnobrązowy. Futerko jest przepiękne, mięciutkie. Może to być właśnie taki bezrękawnik, jak jest trochę zimniej, żeby zarzucić czy na sukienkę, czy do spodni. Bardzo, bardzo fajna, uniwersalna rzecz. Pięknie zrobiona, pikowana od spodu. Ma takie wiązanie sznurkowe. Można wiązać lub po prostu sobie to zwisa luźno. No bardzo, bardzo śliczne to jest i no i fajnie, że na wyprzedaży, bo pak to pewnie by zapłaciła za to jak za woły, jak się to mówi i nie opłaciłoby mi się tego kupować, ale bardzo się cieszę z tej zdobyczy, bo jest super, przepiękna, naprawdę. Słuchajcie, no i futerko z królika, wiadomo, króliki się jada, więc jakby no dopóki to robimy, tak jak ja już kiedyś mówiłam, no to uważam, że marnotrawienie pozostałych części zwierzęcia jest totalnie niemoralne dla mnie. Ja w ogóle bym chętnie zrezygnowała z zabijania zwierząt też na mięso, no ale no niestety chyba ludzkość nie jest jeszcze na to gotowa, słuchajcie. Kochani, no to na ten haul to już wszystko. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam miłego popołudnia i zapraszam Was na kolejne filmiki. Na pewno będą stylówki jakieś, może nawet takie trendy letnie połączone z jakimiś projektanckimi inspiracjami. Być może z jakimiś też nowymi zdobyczami moimi. Jeśli uda mi się coś takiego właśnie związanego z tymi rzeczami znaleźć, to zobaczycie na 100% taki filmik już niedługo. No, zapraszam Was na kolejne programy. Oczywiście zapraszam Was serdecznie na shortsy, na wszystkich mediach, a linki do mediów społecznościowych, do Instagrama, do Facebooka są podane pod filmikiem w opisie. Podobnie jak link do Buy Coffee, jeżeli macie ochotę postawić mi kawkę, to będzie mi niezmiernie miło. Oczywiście buziaki, kochani, do zobaczenia.
Jeszcze słuchajcie, jedno, można do mnie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com.